Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tymiasz i Malczumistrz. Zapraszam do oglądania, komentowania, lajkowania i łapkowania filmu. Witam wszystkich w 34. odcinku Wiedźmin Fantazja. I idziemy, ten odcinek jest kontynuacją poprzedniego odcinka, także jedziemy z tematem. Michał! Tak, Ciri, słucham. Michał, słuchaj, musimy się udać do biskupa owego kościoła, bo zgodnie z tym, co mówili w karczmie, to że niezbędna rzecz, którą musimy zdobyć, leży pod kościołem w Lochach, także musimy się udać do biskupa owego kościoła. Dobrze, Michał? Dobrze, Ciri, dobrze, spokojnie. Już idziemy. Kilkanaście minut później. O, dzień dobry, panie biskupie. Dzień dobry, panie księży. Dzień dobry, panie księży. Panie biskupie, bo my tu przybyliśmy po drodze do pana, bo chcemy się dowiedzieć, co pan wie o podziemiach i co pan wie o księdze Bożego Ognia z podziemi. Czy pan coś wie, czy ma pan jakieś namiary na ten artefakt, który leży w podziemiach? Och, moi kochani, panie czarodzieju Michale, pani Ciri, tak, moi mili kochani, ja od wieków próbowałem zdobyć ten artefakt, tą księgę, ale jakoś mi nie udawało się, nie potrafiłem tego przeskoczyć i nie miałem dosyć siły, ale tutaj mam plan podziemi z dokładną drogą wytyczoną co do głównej komnaty, gdzie leży ta księga Bożego Ognia, czyli Księga Ognia, tak? Czyli Grimoire Księga Ognia. Tylko rozumiecie, tutaj po lewej stronie mapy jest kod do głównych wrót, które trzeba wklepać po kolei. A najgorsze jest to, że tą księgę Bożego Ognia, czyli Księgę Ognia, strzegą dwa duchy eteru. Jeden duch eteru ognia, jeden duch eteru lodu. Także będziecie musieli pokonać te duchy eteru, żeby zdobyć ową księgę. Naprawdę to jest duże wyzwanie. Ja sam sobie nie poradzę, ale jeśli to zdobędziecie i jak zdobędziecie tę księgę, to ja wykonam sobie kopię tej księgi dla siebie, dla studiowania nauk doczesnych. A wy sobie weźmiecie oryginalną wersję, kopię, a wy weźmiecie ze sobą oryginalny artefakt, tak? Dobrze, panie biskupie, dobrze, oczywiście. Niech pan da tą mapę. Tutaj po lewej jest kod, tak? Tak, panie Michale, tak, panie czarodzieju Michale, tak. Tutaj po lewej jest kod do wrót, a tam jest droga po kolei. Wszystkie skręty, wszystkie drogi, wszystkie skręty, lewo, prawo i tak dalej. Wszystko jest wytyczone co do joty. Może pan być spokojny, panie Michale. Dobrze, panie biskupie, dobrze, oczywiście, panie biskupie. A swoją drogą, panie biskupie, jak panu idzie w mieście Mośkowo? A jakoś idzie, panie czarodzieju Michale, jakoś idzie. No nie jest najgorzej, nie jest źle. Ludzie się jeszcze modlą, jeszcze do kościoła chodzą, na grosze dają, nie jest źle. Dobrze, Ciri, idziemy do podziemi. 6 minut później. Ciri, patrz, tutaj są wrota i są cyfry do wklepania. Dyktuj mi po kolei, co mam wklepywać w tą ścianę, po kolei, które cyfry. Mów, Ciri. Michał, słuchaj, to będzie tak. 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14 i 24.
Okej, dobra. 2, 4, 6, 8, 10 i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy to. Bum, 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 bum. Dobra, drzwi się otworzyły, wchodzimy, Ciri, wchodzimy. Ciri, od razu uprzedźmy, zanim dotrzemy do duchów eteru, to słuchaj, Ciri, ja biorę ducha eteru lodu. Ty bierzesz ducha eteru ognia, okej? Okej, Michałek. Dobra, to jest tak, prosto, potem w lewo, potem prosto, potem w prawo, potem znowu w prawo i potem w lewo, potem znowu w lewo i potem znowu w prosto i potem prosto, potem w prawo, potem w lewo, potem w prawo, prawo, lewo, lewo i prosto. Okej, Ciri, okej. Dobrze, Ciri, to spokojnie, to już idziemy, jeszcze nam zostało 5 minut drogi, czy jakoś więcej, czy mniej, zobaczymy. Jakiś czas później. O, Ciri, są jakieś zdobione potężne wrota. Jest narysowany symbol lodu. O, wiesz co, Michałek? Słuchaj, Michał, ja tam widzę inne wrota z symbolem ognia. To chyba są te duchy eteru. No to ja, Michał, ja idę do ducha eteru ognia, a ty idź do ducha eteru lodu. Dobrze, Michał? Dobrze, Ciri, dobrze, oczywiście. Skrzypnięcie drzwi. Drzwi otwierają się. Czy kim jesteś, podróżniku? Kim jesteś wobec mnie, ducha eteru lodu? Jam jest duch eteru lodu, duch żywiołu lodu, duch eteru. A ty kim jesteś, podróżniku? Ja jestem czarodziej Michał i przybyłem tu, żeby ciebie, panie duchu eteru, pokonać i zdobyć księgę Bożego Ognia, czyli księgę ognia. Dobrze, zatem niech się dokona przeznaczenie twe w imieniu naszych pradawnych bogów chaosu. Stawaj do walki! Nie ma sprawy, panie duchu eteru lodu. Nie ma sprawy duchu chaosu. Doran Rakan! O! Czym mnie raziłeś, diable? To akurat było moje podstawowe zaklęcie, czyli Doran Rakan. A teraz cios za ciosem. Doran Rakan Mega! Doran Rakan Mega Ultra! Doran Rakan Giga! Tashemo! Geparini! El Sanctus Sinofaria Nalaria Nobile Sancta! Espada! L'ultima! El Vora Santantiana na Santiana la Ultima El Vorte! El Vorte Susano! Tashemo, Geparini, Stardust Revolution, etc., etc. Oddasz mi tą księgę, czy mam cię dobić? Będziesz mnie musiał dobić. Widzę, że jesteś potężnym podróżnikiem i potężnym wojownikiem, czarodzieju Michale. Poddaję się, dobij mnie. Nie mam innego przeznaczenia. Dobrze. Stardust Revolution! Elvora Ultima Serra Nobile Sanctus! Elvorte! Poszło. Dobra. Ciekawe, jak sobie radzi Ciri. Dobra. O, jest księga! Jest księga! Biorę księgę. Jest księga. Hej, Malczu! Hej! Hej Ciri, jak Ciri, udało ci się pokonać tego ducha ognia? Tak, bez problemu, pociachałam go, walnęłam art, walnęłam igni, pociachałam go totalnie. Wiesz, Marszu, pociachałam go totalnie, jest wszystko w porządku. A co ty tam masz?
A to jest ta księga, Ciri. To patrz, zdobyliśmy tą księgę, księgę Bożego Ognia, czyli księgę ognia. Zdobyliśmy. O kurczę, ale fajna. To dobra, to chodź teraz, pójdziemy do tego biskupa, on sobie wykona kopię, a my weźmiemy oryginał. I potem chodź, i potem chodź, pójdziemy, zjemy coś i przegryziemy, dokaczmy pod rozbrykanym łabędziem. Dobrze, Malczu? Dobrze, czarodzieju Michale? Dobrze, Ciri, dobrze. Kilkanaście minut później. Jakiś czas potem. Miejsce, pałac biskupi. Panie biskupie, Jezus Maria, zdobyliśmy dla pana ten księgę ognia, tylko niech pan sobie wykona kopię, a my weźmiemy oryginał. Dobrze, panie biskupie? Dobrze, moi kochani, dobrze, kochani. Oczywiście, tutaj macie 5000 golda w nagrodę ode mnie, od parafii, żebyście sobie coś kupili, jakieś jedzenie, ciuchy, szaty, kosmetyki, może wynajmijcie sobie kwaterę w karczmie pod rozbrykanym łabędziem, a ja wykonam kopię tej księgi. Kopinos, El Vorte. Dobra, wykonałem kopię tej księgi, możecie sobie wziąć tą oryginalną księgę, ja mam kopię, także spoko moi kochani, spoko moi podróżnicy, moje dzieci kochane. Ja pomodlę się za was, za wasz pomyślność w waszych podróżach, za waszą pomyślność, za was i z waszych bliskich, dobrze? Dobrze, panie biskupie, dobrze, oczywiście. Dobrze, Ciri. To Ciri, chodź do gospody. Jakiś czas temu później w gospodzie pod rozbrykanym łabędziem. Oj, Michał, ja to bym się napiła jakiegoś miodu pitnego czy coś. No to zamówmy. Halo, kaczmarz. Tutaj. Słucham, jaśnie panie. Panie kaczmarzu, ja zamawiam sypialnię na tydzień, czy na wszelki wypadek, jakbym tutaj podróżował, żeby miał gdzie spać. Jeszcze w przyszłości dojdzie paru takich jak ja i w ogóle. Także proszę naszykować kilkanaście komnat. Dobrze, jaśnie panie, oczywiście. A teraz zamawiam miód pitny i udziec barani w sztukach dwóch razem z zapiekanymi ziemniaczkami, serem, cebulą i suróweczką i w ogóle. Dobrze, jaśnie panie, zaraz podaję, oczywiście. Także, Ciri, pobiesiadujemy. Co nie, Ciri? Oczywiście, czarodzieju Michale. Oczywiście, Michałek, oczywiście. Jakiś czas temu później. No, Ciri, zmęczyłem się, spać mi się chce, Ciri, wiesz, Ciri? Tylko, Ciri, tak, Michał? Ja zamówiłem dla nas jedną komnatę, jakby co. To tam pobaraszkujemy trochę, co nie? Będzie fajnie, Ciri. Michał, wiedziałam, oczywiście, kochany, oczywiście. Nie ma, że nie. Pobaraszkujemy sobie. Och, tyś słodziaku, ty słodziaku, ty. Ty czarodziejku, ty. Och, mój muskularny, och, a jakie masz klatę, jaką masz klatę, o Jezu. A jakie masz nóżki, o Jezu! Och, kochany, och! Dzień później. O, ale się zmęczyłem, wyspałem. O, Ciri, wyspałaś się? Wyspałam się, Michałek, wyspałam się. To co, Ciri, wracamy do Geralta i chłopaków i zamawiamy dla nich komnaty w karczmie? Tak, Michał, myślę, że tak będzie najlepiej, wiesz? Tak będzie chyba najlepiej. I jeszcze
zanim pójdziemy do Geralta i pozostałych, chodź przejdźmy się na targ, może kupimy sobie jakiś fajny miecz srebrny. Co, Michał? Chcesz miecz srebrny? No, przydałoby się jakiś miecz srebrny dla mnie. To taki przyboczny, nie? No to chodź, to pójdziemy na targ. Koniec odcinka 34. Zatytułowanego Duchy Eteru. Zapraszam. Malczu Mistrz. Opowiadanie Wiedźmin Fantazja. Odcinek 34. Duchy Eteru. Dajcie lajka, dajcie łapkę, dajcie subskrypcję i komentarzyk. To był ja, czyli Malczu Mistrz, a to było Wiedźmin Fantazja. Odcinek 34.